Chciałbym, żeby rzeczywiście to pionierskie działanie po pierwsze było w innych strefach, po drugie, żeby przyjęło się jako coś, co na stałe wpisuje się w działalność stref ekonomicznych i w myśleniu też przedsiębiorców, że jeżeli chcemy mieć lepszy kapitał ludzki, ten content, to mamy gdzie znaleźć osobę, mamy gdzie znaleźć podmiot, który nam w tym najzwyczajniej świecie pomoże. Serdecznie gratuluję w szczególności tym, którzy uczestniczyli w tym projekcie. Dzisiaj wiedzą więcej, dzisiaj mają pewne kompetencje, dzisiaj mają uprawnienia, które pozwalają mi się dalej rozwijać.